W Spór o Bór 2 wcielacie się w dwóch dowódców prowadzących armię w bitwie o rzekę. Atakujący wygra, jeżeli uszkodzi cztery tamy lub zniszczy jedną z nich. A obrońca wygra wtedy, jeżeli do tego nie dopuści. Umieśćcie wszystkie płytki tamy nieuszkodzoną stroną ku górze. Przetasujcie karty i rozdajcie każdemu z graczy po 6 kart. Z pozostałych stwórzcie zakryty stos. Dobierzcie po jednej karcie pomocy i rozdzielcie rolę. Obrońca otrzymuje dodatkowo 3 żetony kłód. Grę rozpoczyna atakujący, a następnie tury rozgrywane są naprzemiennie. Na początku swojej tury możesz, ale nie musisz, wykonać akcję przygotowania. Dla atakującego oznacza to przeprowadzenie odwrotu, czyli usunięcie wszystkich kart leżących przy dowolnej płytce po jego stronie. Pamiętajcie, że stos odrzuconych kart jest zawsze jawny i każdy z graczy może go przeglądać w dowolnym momencie. Obrońca z kolei na początku swojej tury może rzucić jedną kłodę w przeciwnika, czyli usunąć mu kartę leżącą najbliżej wybranej tamy. Użytą kłodę odkłada się do pudełka. W trakcie gry obrońca może zatem przeprowadzić tę akcję tylko 3 razy. Dwie kolejne fazy są obligatoryjne. Najpierw musisz umieścić po swojej stronie kartę przy dowolnej tamie, a następnie dobrać na rękę nową kartę ze stosu. Pamiętajcie, że przy tamach można wyłożyć maksymalnie tyle kart, ile wskazuje płytka tamy. Ponadto, jeżeli po jednej stronie tamy leży kaczka mająca wartość 0, a rywal wyłoży po drugiej stronie bobra o wartości 11 tego samego koloru, wówczas obie karty odpadają z gry. Działa to również w drugą stronę. Karty wykładacie w taki sposób, by zdobyć kontrolę nad tamami. W przypadku tam bez wymogów staracie się uzyskać silniejszą formację niż przeciwnik, uwzględniając liczbę kart przy tamie. Najsilniejszy jest legion, czyli zwierzęta tego samego koloru o następujących po sobie wartościach. Kolejność wyłożonych kart nie ma tu znaczenia. Słabsze od legionu jest kompania, czyli takie same zwierzęta. I jeszcze słabsze jest bractwo, czyli zwierzęta tego samego koloru. Od bractwa słabsza jest banda, czyli zwierzęta w dowolnych kolorach, ale o następujących po sobie wartościach. Najsłabsza jest zgraja, czyli dowolne karty zwierząt, które nie układają się w żadną z wymienionych formacji. W przypadku tam oznaczonych plusem porównujecie wyłącznie wartości zwierząt, a nie ich formacje. Kontrolę uzyskują tu karty o wyższej sumie. Analogicznie w przypadku tamy z minusem kontrolę uzyskują karty o niższej sumie. W przypadku trzech tam z symbolami należy utworzyć określoną formację – kompanię, bractwo lub bandę. Utworzenie wymaganej formacji tylko przez jedną stronę zapewnia kontrolę nad taką tamą. Na przykład, jeżeli atakujący utworzy kompanię, a obrońca bractwo, to przy tej tamie kontrolę utrzymuje obrońca. Jeżeli żaden z graczy nie utworzył wymaganej formacji, kontrolę zdobywa gracz, który wyłożył w sumie karty o wyższej wartości. Gdy obydwaj gracze stworzą po swoich stronach takie same formacje, kontrolę przejmuje gracz, którego karty mają w sumie wyższą wartość. Jeżeli formacje mają taką samą siłę, kontrolę przejmuje gracz, który jako pierwszy utworzył taką formację. Podczas swojej tury tylko atakujący może zadeklarować kontrolę nad tamą, o ile utworzył przy niej pełną formację, czyli zgodną z liczbą kart wskazanych na tamie. Jeżeli obaj gracze utworzyli pełne formacje, porównajcie, która jest silniejsza. Jeżeli tylko atakujący utworzył pełną formację, to musi on wykazać na podstawie zagranych i odrzuconych kart, że bez względu na to, jakie karty wyłoży przeciwnik, to nie będzie on w stanie utworzyć silniejszej formacji. Na przykład atakujący może zdobyć kontrolę nad tą tamą, ponieważ jego bractwo jest silniejsze od bandy czy zgrai, które mógłby utworzyć obrońca, a obrońca nie ma już kłód, którymi mógłby zniszczyć formację atakującego. Gdy atakujący zdobywa kontrolę nad nieuszkodzoną tamą, obraca ją na drugą stronę. Odrzuca wtedy wszystkie leżące przy niej karty. Jeżeli atakującemu uda się ponownie zdobyć kontrolę nad uszkodzoną tamą, to niszczy ją całkowicie i tym samym wygrywa grę. Atakujący wygrywa także wtedy, gdy uda mu się uszkodzić dowolne 4 tamy. Gdy wyczerpie się stos kart, atakujący wykonuje jeszcze jedną turę. Jeżeli nie uda mu się wtedy zwyciężyć, grę wygrywa obrońca.
Po normalnym przygotowaniu gry przetasujcie talię kart taktyk, rozdajcie po jednej takiej karcie każdemu z graczy i utwórzcie z nich osobny stos. Po zagraniu z ręki karty gracz może wybrać, czy dobiera kartę z normalnego stosu kart bojowych, czy ze stosu kart taktyk. Uwaga! Gracz może zagrać maksymalnie o jedną kartę taktyki więcej niż przeciwnik. Na przykład atakujący zagrał swoją pierwszą kartę taktyki i dobrał na rękę kolejną. Nie może on jej zagrać do momentu, aż obrońca nie zagra własnej karty taktyki. Wśród kart taktyki znajdziecie jednostki elitarne i karty podstępów. Elitarne jednostki zagrywacie tak jak zwykłe karty bojowe. Ważka to joker, który przybiera dowolną wartość i kolor. Łabędź ma wartość 7, ale gracz określa jego kolor przy zdobywaniu kontroli nad tamą. Perkos zaś może przybrać wartość od 1 do 3 i dowolny kolor. Karty podstępu z kolei umieszcza się odkryte po swojej stronie i wykonuje opisany na nich efekt.